Następcy. Świat potępionych. Oj! Ciągle chce mi się śmiać. Czuję się jak kot z Cheshire. Z tym śmiechem, a nie ze znikaniem. Słuchaj, masz genialną sukienkę. Twój klejnot wygląda tutaj idealnie. Dzięki. Ty też wyglądasz dziś bajerancko, Jordan. Nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałaś. Oj, nie mogę się doczekać. Chyba zaraz wybuchnę. Gdzie są wszyscy? Trzeba zaczynać. Czy oni nie rozumieją, jak ważny jest klejnoteusz? Ale jaki tam klejnoteusz? Przecież najważniejszy jest mój występ. Oj, gdzie oni są? O, dziękuję, wasza wysokość. Tak, jasne, że chciałabym żyć długo i szczęśliwie. Tadam. Wyglądasz cudownie. Mówiłam ci. Dzięki, ale chyba i tak nie nadaje się na ten klejnoteusz. Daj spokój. Jestem pewna, że jak powiemy im o tym zaklętym klejnocie w naszyjniku, to ci odpuszczą. Nie. Nie chcę urządzać sceny. Wiesz, kolejnej sceny. Poza tym ja i tak nie dostanę mojego klejnotu, skoro jest przeklęty, więc jaki w tym sens? Hej, jeśli ty nie idziesz, to ja też nie. Wolę zostać tu z tobą. Słuchaj, Ivy, naprawdę jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką mogłam kiedykolwiek mieć. To co teraz? Chcesz przymierzyć moją tiarę? Ja chyba odpuszczę. Czemu ich jeszcze nie ma? W końcu sama zabroniłaś Maltu przychodzić, ale dla niej to chyba całkiem fajny, nie klejnoteusz. To prawda, ale gdzie są Ivy, Freddy i Jane? Coś im się stało? Na pewno się stanie, kiedy przemówię im do rozumu! Mam go! Szybko! Jak się spóźnimy, to Audrey zgniecie nas jak dymie! Patrzcie! Hej, co to za wysoki, ciemny, turkusowy ktoś? W dodatku kradnie mnie coś z sali tronowej. Hej, przystojniaczku! Co ty tam kombinujesz? Pokaż nam się! Hej, gdzie on zniknął? No nie. Co? Kto to jest? Pozwólcie, że sam się wam przedstawię. Jestem Zivon, syn Izmy. I wasz najgorszy koszmar.